Zakończyły się prace na odcinku drogi Orszymowo-Lasocin w gminie Mała Wieś. W ramach inwestycji wyremontowano 1320 metrów. Na remont drogi mieszkańcy czekali kilka lat. Inwestycja, do której podchodziliśmy przez 4 lata poprzedniej kadencji, ze względu na skomplikowane procedury dotyczące specustawy i wykupu gruntów, to się przedłużało, teraz jest finał. Cała inwestycja kosztowała niespełna 555 tysięcy złotych. Wykonaliśmy podbudowę, stłucznia 10-centymetrową, na wierzchu jest warstwa asfaltu, warstwa wiążąca 5 cm. W zakresie robót wykonaliśmy również pobocza, stłucznia łamanego oraz odtworzone zostały rowy. Wykonaliśmy zjazdy do posesji i do pól oraz wykonaliśmy przepusty na rowach. Remont drogi na odcinku Orszymowo-Lasocin to ostatnia na tą skalę inwestycja w tym roku. Radni, uchwalając budżet na 2019, zdecydują, jakie inwestycje zostaną zrealizowane na terenie gminy Mała Wieś w przyszłym roku.